Piękne dla Janusza Peciaka, polskiego pięcioboisty. Jechał na te igrzyska nie będąc faworytem, ale po czterech konkurencjach był piąty. 4 kilometry, które miał zadecydować o tym, kto będzie złotym medalistą. Polska drużyna w składzie Zbigniew Pacel, Krzysztof Trybusiewicz i Janusz Peciak też miała szansę. Postacią polskiego pięcioboju nowoczesnego w latach 70. był Janusz Pyciak Peciak. Po niezbyt udanym występie w swoich pierwszych igrzyskach w Monachium w 1972 roku do Montrealu jechał niejako faworyt. Pierwsza konkurencja, jazda konna, w której uzyskał 1066 punktów, nie budziła zadowolenia. Polak był w trzeciej dziesiątce. Szermierka zakończyła się lepiej dla Peciaka, ale wciąż sporo tracił do czołówki. Słabsze wyniki odrabiał na strzelnicy. Spokój i pewność w strzelaniu dały mu trzecią pozycję w tej konkurencji. Pływanie także szło dobrze. Co twierdziło, że właśnie Polak ma szansę na medal. Miał tylko 18 sekund straty do znakomitego Rosjanina Pawła Ledniewa. Wcześniej świetnie bił. To wystarczyło do zajęcia 17 miejsca. Co gorsze, przegrał z bezpośrednim rywalem, Amerykaninem Johnem Fitzgeraldem. O wszystkim decydował bieg. Przed Polakiem na trasę ruszył najgroźniejszy rywal. Zawodnik Związku Radzieckiego. Pływał, strzelał, Szpeciak rusza na trasę. 4 kilometry, wyruszył minutę po Ledniewie. Miał przed sobą... Szampion sprawił Gerard Peciak, wygrywając arcytrudną konkurencję pięciobój nowoczesny. Polak przed... Miał Janusz Pyciak Peciak Czechosłowaka Jana Bartu. Ledniew stracił. Polak musiał być szybszy o co najmniej 14 sekund i był. Bartu, który prowadził, nie wytrzymał. Więc po raz pierwszy w historii polski pięcioboista stanął na podium Igrzysk Olimpijskich. Od razu odebrał złoty medal. Sprawdziło się powiedzenie do trzech razy sztuka, bo Polacy w Montrealu po raz trzeci startowali w olimpijskim pięcioboju. Aby stanąć na podium.